Witajcie serdecznie. Krzysztof z tej strony. Chciałem zaprezentować Wam najnowszy ProPointer firmy Quest o nazwie Pointer X Max. Jest to pointer, który ma wbudowany wyświetlacz, posiada dyskryminację, która pozwoli odróżnić metale kolorowe od niekolorowych, niesamowitą czułość i do tego kilka trybów pracy. Przemyślana konstrukcja pozwoliła zamieścić głośnik w pokrętle, co daje możliwość bardziej słyszenia dźwięku w tym ProPointerze. Dodatkowo X-Pointer Max ma rozszerzony zakres czułości, co powoduje, że widzi przedmioty z bardzo dużych odległości. X-Pointer firmy Quest wyposażony został w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który daje nam szereg informacji. X-Pointer Max posiada funkcję tak zwanej dyskryminacji. Potrafi rozróżnić metale kolorowe i zwykłą stal, pokazując to dźwiękiem oddzielnym dla stali, oddzielnym dla metali kolorowych, jak również sygnalizuje to za pomocą diody i odpowiednich znaków na wyświetlaczu. Już Wam prezentuję, jak to wygląda. Moneta dwuzłotowa i to jest tak, zbliżamy. Kółka czy zera pokazują nam, że jest to metal kolorowy i oddzielnie zielona dioda, która nam się tutaj też pali. Kółka, tak to nazwijmy, pokazują nam, jak blisko znajduje się przedmiot. Zobaczcie, im bliżej, tym maksymalnie wypełniają pole wyświetlacza. Ta sama sytuacja dotyczy przedmiotów wykonanych ze stali. Zobaczcie, będzie to też również inny ton. Dioda pali nam się na czerwono, czyli jest to rozróżnianie i oczywiście jest inny dźwięk. No i na wyświetlaczu jest pokazane są krzyżyki, które odróżniają też wizualnie metale szlachetne od nieszlachetnych. Producent X-Pointera Max umieścił w zakrętce, która jest umieszczona z tyłu pointera, specjalny głośnik. Czynność ta spowodowała, że szukając, lepiej słyszymy dźwięki, które są pod ProPointerem. Dodatkowo w momencie, kiedy odkręcimy tylną zakrętkę, możemy w środku, w miejscu tej nakrętki podłączyć słuchawki i możemy posiadać takiego ProPointerka połączonego ze słuchawkami. Jest to jedno z ciekawszych rozwiązań w świecie ProPointerów. A głośnik, o którym jest mowa, jest zamontowany tutaj oto w tym miejscu i są karbowane elementy plastikowe, które pozwalają, aby właśnie lepiej słyszeć dźwięki, które wydobywają się spod ProPointera. Kolejnym atutem X-Pointera Max są jego osiągi i czułość. W modelu tym producent zamieścił cztery rodzaje czułości: niską, średnią, wysoką
i tak zwany bus, czyli czułość z dopalaczem, na której osiągi tego prom pointera są mega duże. W jaki sposób zmieniamy pozycję czułości prom pointera? Przyciskamy przycisk zębatki i przycisk włącznika. Puszczamy, potem kolejny raz, następny. Także tymi przyciskami przechodzimy w poszczególne tryby czułości. Przeprowadzimy jeszcze test zasięgów i czułości. Zobaczymy, jak X Pointer Max sprawuje się na monecie i małym złotym pierścionku. A do testów posłuży nam dwuzłotówka. Czułość najniższa. To jest około 4 cm łapie. Zmienimy teraz na wyższą. Mamy teraz poziom czułości wyższy. cm, czyli centymetr wyższy, nawet i 6 cm, zobaczcie. Kolejna czułość wyższa. Bierze już na 8 cm dwuzłotówkę. I kolejny poziom najwyższy na boost, 9 cm, dwuzłotówkę. Zrobimy jeszcze sobie próbę ze złotym pierścionkiem, mały pierścioneczek, próba najniższa 3-3-3. Propointer ustawiony na maksa, czyli w trybie czułości z boostem, z dopalaczem. Zobaczymy, czy widzi w ogóle złoto i jak widzi, to na jakich odległościach. No i zaczynamy. 10 cm, 9, 8, 7, 6 cm, 5-6 cm widzi pierścioneczek. Zaczyna już pokazywać sygnał. Natomiast najważniejsze to jest to, że X Pointer Max widzi złoto. I to jest podsumowanie tej małej prezentacji. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco, zostawcie subskrypcję i naciśnijcie dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku.